17 czerwca, Iwona Świtała. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości dzisiaj w programie. O remoncie Zamku Piastowskiego, Biuro Parlamentarne w Raciborzu, a także lekcja historii w muzeum. W samo południe miała miejsce konferencja z okazji rozpoczęcia prac remontowych na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Mamy prawdziwe szczęście, że tak znacząca budowla znajduje się właśnie w naszym mieście. Niestety do tej pory jej wygląd nie świadczył o jej dawnej świetności. Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się kolejny etap w historii Raciborskiego Zamku, bowiem możliwe jest rozpoczęcie remontu dużej części zabudowań tego kompleksu zamkowego. A jak wynikało z prelekcji pana Andrzeja Żółtego, od wykonania ostatnich prac rekonstrukcyjnych upłynęło już 10 lat. Remont będzie trwał 2,5 roku. Planujemy, że wszystkie prace powinny zakończyć się do końca roku 2010. Podzielone jest na 3 etapy. Pierwszy etap to jest budynek bramny i właśnie dzisiaj jakby oficjalnie inaugurujemy rozpoczęcie odbudowy. Kolejny etap to jest budynek mieszkalny i część prac na budynku słodowni. I trzeci etap, ostatni, to jest etap związany tutaj z dziedzińcem. Konferencję zorganizowano w kaplicy zamkowej zwanej perłą górnośląskiego gotyku. Jednym z punktów spotkania było przybliżenie historii tego zabytku. Wykład będzie dotyczył powstania Zamku Raciborskiego, który wcześniej miał tradycje grodowe. Wcześniej, czyli od roku 1108, jest to udokumentowane. 900. rocznica, która jest obchodzona w tym roku, nie jest bynajmniej rocznicą powstania miasta Raciborza, ale właśnie grodu, czyli siedziby kasztelana grodowego, odpowiednika naszego starosty. Zamek został wzniesiony tutaj na przełomie XII-XIII wieku przez księcia Mieszka. Tu zapadały najważniejsze decyzje dotyczące tej części Śląska. Trzeba zauważyć, że na początku XIII wieku nie istniała nazwa Górny Śląsk. Istniało tylko Księstwo Raciborskie. To, co dzisiaj określane mianem Górnego Śląska, to było Księstwo Raciborskie. Dlatego tu zapadały decyzje wiążące dla całego Górnego Śląska. A nawet, o czym wiemy ze źródeł, w 1210-11 roku książę Mieszko zdobył Kraków, więc tutaj zapadały również decyzje wiążące dla całego kraju, jako że książę Mieszko, książę raciborski, jedyny raciborzanin, jedyny górnoślązak, który zdobył władzę centralną w kraju, tutaj rezydował właśnie. Dawna świetność zamku zostanie przywrócona głównie dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej. Koszt prac, który chcemy wykonać, to jest 23 miliony 600. Nie jest to wystarczająca ilość środków, żeby zakończyć wszystkie prace, dlatego na budynku słodowni jest tylko część. I na to się składa 20 milionów, to są środki unijne z tego programu subregionalnego, pozakonkursowego. 3 miliony 600 są to środki, no niestety, własne powiatu, tyle musimy do tego dołożyć. Planuje się, że na Raciborskim Zamku Piastowskim powstanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej. W budynku mieszkalnym będą zarówno pracownie artystyczne, będą sale wystawowe. Mamy nadzieję, że również nasz Dom Młodzieżowy Kultury znajdzie tam miejsce dla swoich tych działań artystycznych. Dziedziniec będzie służył takim właśnie plenerowym różnym występom. I mamy nadzieję, że uda się pozyskać też w przyszłości środki na budynek słodowni. Tam byłyby miejsca hotelowe, byłaby też restauracja, byłyby też część sal wystawowych. Ale to jakby już w tej dalszej perspektywie, już jak powiedziałem, te 23 miliony 600 to są środki niewystarczające, żeby całość prac, które chcielibyśmy wykonać, tutaj zrealizować. Natomiast to najważniejsze, czyli tutaj to, co jest od strony ulicy Zamkowej, cały dziedziniec będzie w roku 2010 gotowy. W planach jest także powstanie kilku restauracji, które przynajmniej częściowo pokryją koszty utrzymania kompleksu tuż po jego remoncie, który mimo tego, iż pojawiło się już pierwsze rusztowanie, rozpocznie się dopiero w połowie lipca. Telewizja kablowa Vectra za naszym pośrednictwem pragnie poinformować o możliwości korzystania z usługi telefonicznej w atrakcyjnych i konkurencyjnych do innych operatorów taryfach telefonicznych, które pozwolą zaoszczędzić Państwa wydatki na rozmowy telefoniczne. Niezbędnych informacji udzielą konsultanci w salonie firmowym przy ulicy Żółkiewskiego 22. Jednocześnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z przedstawicielem handlowym pod numerem telefonu 608 850 396. Już od kilku dni działa biuro parlamentarne posła do Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka i radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Ewy Lewandowskiej.
uroczystego otwarcia biura parlamentarnego, które znalazło swoją siedzibę przy ulicy Drzymały 38/1, dokonano tuż po poświęceniu go przez zaprzyjaźnionego księdza. W otwarciu oprócz gospodarzy udział wzięli reprezentanci władz powiatu i miasta, osoby biorące czynny udział w życiu Raciborza oraz rodzice pani Ewy Lewandowskiej. Wydarzenie zostało uczczone toastem, a jego bohaterowie z ust zaproszonych gości zebrali liczne gratulacje. To biuro w moim mniemaniu ma być punktem kontaktowym dla osób, które zechciałyby rozmawiać na tematy ważne dla nich w kontekście problemów przede wszystkim województwa śląskiego i oczywiście problemów tutaj związanych z naszym regionem. Radości z faktu posiadania swojej siedziby w Raciborzu nie krył profesor Jerzy Buzek. Jestem bardzo często w Raciborzu, jeśli powiedzieć, że jestem posłem do parlamentu z województwa śląskiego, który się rozciąga od Raciborza po Jaworzno i od Częstochowy po Żywiec, to każdy wie, jaki to wielki teren. A jednak w Raciborzu bywam co 2-3 tygodnie. Może nie wszędzie się ujawniam, ale czasami przysiądę na rynku, czasami odwiedzę jakichś znajomych, których tu także mam, bo przecież moja rodzina dość bliska mieszkała przez całe dziesięciolecie w Raciborzu, więc to jest dla mnie miasto stałych wizyt. Dzięki biuru będzie lepszy kontakt, to jest oczywiste. Interesanci będą mogli liczyć na kompetentną pomoc. Biuro będzie otwarte 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do 17:00. Wiadomo, że jest to okres wakacyjny, być może po wakacjach te godziny będą zmienione. I w tym czasie zawsze ktoś z nas w tym biurze będzie, jeżeli na przykład nie będzie mnie, bo na przykład będzie jakieś spotkanie w Katowicach, czy to komisja, czy sesja, wówczas będzie można wziąć telefon kontaktowy, będzie można pozostawić problem panu Henrykowi, tak by była płynność. Biuro zostało otwarte w piątek 13 czerwca, ale mamy nadzieję, że będzie to data szczęśliwa. W dniach 18 i 19 czerwca wjazd do budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy placu Okrzei 4A od strony ulicy Armii Krajowej będzie niemożliwy z powodu remontu nawierzchni jezdni. Klienci starostwa proszeni są o korzystanie z wjazdu od strony ulicy Opolskiej lub o pozostawienie samochodu na parkingu przy ulicy Jana naprzeciwko kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W Raciborskim Muzeum gościli dzisiaj uczniowie jednej z gliwickich szkół podstawowych. Przyjechali specjalnie po to, by poznać kawałek historii starożytnego Egiptu. Raciborskie Muzeum od wielu lat posiada coś, czego na Śląsku nie ma nikt. Chodzi o mumię, która może poszczycić się zawiłymi i tajemniczymi dziejami. Do tej pory nie wiadomo bowiem, co doprowadziło do śmierci dziewczyny żyjącej w Tebach prawie 3000 lat temu. Wiemy za to, jak trafiła do Raciborza. Historia mumii rozpoczęła się w pierwszej połowie XIX wieku, gdy bankowiec wiedeński baron von Rothschild popłynął do starożytnego Egiptu, po prostu żeby sobie pozwiedzać. Przywiózł pamiątkę. Pamiątką okazał się zestaw grobowy mumii o imieniu Djet Amunet Yums Ankh. Mumia została później w Egipcie rozpakowywana na różnego rodzaju bankietach. Po pewnym czasie się znudziło towarzystwu wiedeńskiemu ta mumia, więc mumia trafiła tutaj do Gimnazjum Królewsko-Ewangelickiego, gdzie właśnie profesorowie tego gimnazjum zbierali różnego rodzaju pamiątki z dawnych czasów. Wycieczkowicze mieli okazję na własne oczy zobaczyć istotny kawałek historii, a nie ma nic lepszego od praktycznego zdobywania wiedzy. A jak na razie mumie mogli zobaczyć tylko w podręczniku. Dodatkowo, by lepiej poznać całą problematykę sztuki mumifikacyjnej, oprócz zwiedzania wystawy zatytułowanej W domu Ozyrysa, mieli także okazję obejrzeć film poświęcony tej tematyce. Dużą ciekawość uczniów wzbudziła historia tzw. wojny o mumie. W gimnazjum nie było miejsca, nie było możliwości przechowywania tak cennego eksponatu. Coraz więcej osób chciało mumię zobaczyć, więc zdecydowano się w 1909 roku wypożyczyć mumię do Gliwic, do nowo powstałego muzeum. Tam zrobiono jej piękną salę ekspozycyjną. No, mumia tam była wystawiana, natomiast w 1927 roku, gdy tutaj powstało muzeum, Muzeum w Raciborzu zwróciło się o zwrot tamtej wypożyczonej mumii. Niestety Gliwice nie chciały oddać, bo żadne chyba muzeum nie chciałoby oddać tak cennego zabytku.
Ostatecznie w 1934 roku mumia trafiła do Raciborskiego Muzeum i od kilkudziesięciu już lat cieszy się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, ale chyba jeszcze bardziej wśród turystów. Na tym kończymy Wiadomości Raciborskie. Żegnam Państwa i zapraszam jeszcze na cotygodniowy program System Ubezpieczeń Społecznych, pytania i odpowiedzi. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym programie. Dzisiaj chciałabym króciutko powiedzieć na temat osób przebywających na urlopach wychowawczych i na urlopach macierzyńskich. Może bardzo dobra informacja dla tych pań, które przebywały na tych urlopach w okresie 99-2001. Są już uzupełniane składki, wygenerowano dokumenty przy pomocy specjalnej aplikacji, która była wdrażana w ZUS-ie i składki będą już bez problemu mogły być przekazywane zarówno na konto indywidualne tych osób, jak również odprowadzane do otwartych funduszy emerytalnych. Jak króciutko może przypomnę, że jest to coś nowego od 99 roku. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych i na urlopach macierzyńskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społeczno- i emerytalnym, emerytalno-rentowym oczywiście. Natomiast w sytuacji, kiedy te osoby mają inny tytuł, czyli na przykład pani, która przebywa na urlopie wychowawczym i zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, tutaj nie ma prawa do tych składek. Oczywiście budżet państwa gwarantuje tylko w takiej sytuacji, jeżeli taka osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Może jeszcze króciutko powiem, że podstawę wymiaru dla tych osób stanowi obecnie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł, czyli podstawa emerytalno-rentowa jest 420 zł, również składka zdrowotna od tych osób jest również podstawę stanowi 420 zł. Jeżeli chodzi natomiast o obliczanie tych składek, składki są proporcjonalne w zależności od daty przystąpienia do ubezpieczeń, czyli jeżeli pani przebywa na urlopie wychowawczym od 15 maja, składka jest proporcjonalnie podzielona przez liczbę dni kalendarzowych. Natomiast jeżeli chodzi już o składkę zdrowotną, ta składka jest niepodzielna, to znaczy podstawę stanowi 420 zł. Ja może króciutko przypomnę, bo niewiele pań wie o tym, że jeżeli zostały im udzielone urlopy wychowawczym, bardzo proszę, ażeby informować pracodawcę, który ma obowiązek rozliczania i składania tych dokumentów o każdej zmianie, czyli w sytuacji, kiedy podejmujemy jakąkolwiek inną pracę bądź umowę zlecenie, należy bezwłocznie poinformować płatnika, ponieważ ma to wpływ na składane dokumenty. Dziękuję bardzo.